Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek i dzisiaj widzowie, pierwszy odcinek z jednego bloka, jest ze mną dzisiaj Bzyku. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, tak, Jezu, ile ty masz już bloków? 3100, no, wow. Potężnie. Jesteś mocny, no ale słuchajcie widzowie, jesteśmy tutaj na tym jednym bloku, dzisiaj niestety bez Paliona, ponieważ nie mógł być, ale my tutaj, prawda, zrobimy to co należy. Ja muszę, to jest dokładnie mój pierwszy dzień na jednym bloku, ja już nie pamiętam co się robi na jednym bloku, wiem, że się kopię jednego bloka, więc dokładnie, ja od tego zacznę. Kopię się jednego bloka, o, idealnie, i wypada ci kolejny blok, który jest, no jakiś inny. Dobra, a wypadną mi tu diamenty. Aha, diamenty czasem wypadają, ale rzadko akurat, czekaj, pomogę ci. Ale dobra, bo ja nie mam łopaty, a ty tutaj widzę, no. Diamentowa łopata, właśnie widzowie, ja muszę sobie zrobić diamentowe narzędzia, bo dostałem diaksy, żeby sobie zrobić te diamentowe narzędzia, to sobie to w końcu muszę zrobić, więc zróbmy tutaj tak, uwaga, szybkie diamentowe narzędzia, robimy tak, potrzebujemy na pewno killów, siekiera, łopata, i miecz. Miecz też, ale wiesz, głównie... Tak, ale to wszystko będę sobie ulepszał potem, bo najpierw musimy jeszcze expa zdobyć. Ja w ogóle nie mam expa, nie? Muszę zdobyć coś. Nie, pokażę ci, chodź, my mamy fajną farmę. No wiem, że jest właśnie, ale tutaj kurczę, żeby teraz stać dniem i nocą, aż ten... No, no dobra, to jest dużo. One same się w sumie przychodzą tutaj. Dobra. Też jest. I ładnie, wow, ale szybko to leci. No. Ale tylko, przestało, się te, przestało. Widzisz, ten X się chyba za ten... Tak, tak, on wpada do tego, bo no, wiesz dlaczego? Bo tu chyba powinno być jakby... Półpłytka, ten, nie półpłytka, tylko dywan na to. A możliwe, tak mi się ale teraz pomyślałem, leci. No leci, kurczę, nawet całkiem sporo. Ja dobra, jest git, tu kolejny zamiaczek. Ale tego expa, czekaj, można go chyba zabrać tak, tak, jak tu się podejdzie, tak. No tak trzeba lekko... O, tu mnie mogą bić! Mogą, serio? Nie, ja no? Się powiem, że creeper może wybuchnąć, ale chyba nie może. A nie wiem, w ogóle nawet, chyba ale... z łapki wystarczy ich bić, przecież nawet nie wiem, czekaj. Albo z nie. Drewnianego miecza. Wiem, że zrobiliśmy to tak, tak z Palionem, żeby one miały pół życia, przynajmniej staraliśmy się, żeby jak spadają... ryzykownie, ej, bo creeper ci wybuchnie. Nie, spokojnie, jak tu schodzi, to od razu dostaje ciosa i już palisz. Nawet nie ma czasu, żeby wybuchnąć. No, zobaczymy za chwilę. On jak spada z góry, to jest ogłuszony i on musi się jeszcze pozbierać, on już od razu dostaje następnego ciosa. Dawaj do środka, stary. Czy całkiem do środka? No, tutaj do tego, dawaj. O, dobra, chodź. O, dobra, lecimy, dobra, dawaj. To jest hardkorowe zbieranie. To i w locie ich trzeba. O kurde, ty, bo go nikt nie zabił. Tylko my będziemy się nawzajem bić, nie? Czekaj, to weź się zrobimy tak. O, dobra, teraz nie wyjdą. Dobra, elegancko, faktycznie. Bo ten miecz ma taki obszarowy, nie? Tak, tak, tak. Czekaj, to może ja wyjdę jednak, bo to się... zginę! Wow, ale spadają. Dobra, muruj to. Nie, dobra, to jest jednak zbyt mocne. Nie, to jest niebezpieczne. Tutaj chyba jednak przesadziliśmy trochę. Wow, creeperek. Chyba tak. Dobra, tu... Nie, w ogóle nie mam półpłytek, bo tutaj wpadły, tutaj do hoperków. Dobra, możesz tutaj uzupełnić, dobra. Mam 11 poziom, no z tego to ja tutaj nic za bardzo nie ulepszę, ja tak naprawdę. Ja mam 9, wiesz, wystarczy tutaj chwilę poczekać, ale możemy w sumie zrobić też tutaj coś innego. Mamy wiśniaków, mamy tutaj, no kurde, trochę rzeczy do roboty jest. Głównie kopanie tego bloka. Dobra, no to czekaj, to może wykopię trochę tego jednego bloka, bo w sumie exp to, wiesz, exp mogę w każdej chwili później pozdobywać jeszcze. Niech oni sobie tu nas spadają na dół i zaraz tu przyjdę. A chyba kopanie tego jednego bloka bardziej mi się teraz przyda, jak też mam łopatę i tak dalej, więc... Oj, przydać się, musisz nadrobić, stary, jest redstone, o kurczę. Dobra, no to kopię to. Kopię w takim razie redstone. Kopiemy oczywiście. O, był diaks! I sorry, lisy trzeba chyba zabić, mi się no, wydaje. Dawaj, na ciosa niestety muszą... Goń go, oczywiście, że go goń. Ty go widzisz? Widzę, ucieka ci. Ej, kolejny diament, ty mówisz, że nie lecą diamenty, a tu patrz. Jeszcze dostałem skrzynkę z tym. Teraz lecą, tylko rzadko. Nie, tam kurczę. Ale lecą. Lama no poleciała, wszystko leci, ja ci pomogę. Wiesz, jak się kopię w dwójkę, to jest szybciej. Tylko dam ci takiego tipa, kop tak na skos. Uważaj. Dobra, pokonany. Żebyś kopił na skos, bo tutaj czasem bloki, że tak powiem, jakby to powiedzieć, dobra, się niszczą. Więc jak się nie kopię na skos, tylko tak wprost, to wtedy potem potworki wypadają i można spaść. Dobra, okej. Jak się w dwójkę kopię, to się kopię 100 razy szybciej niż pojedynkę. O, wiśniok! Randy! Jak się nazywa? Randy! Dobra, Randy, dawaj Randy. Dobra. Randy'ego? Dobra, niech se łazi na razie jeszcze. Niech se łazi. Albo nie, w sumie schowajmy go do tych łódek, tak jak wszystkich chowamy, bo to kurczę się źle skończy potem, jak on będzie ja tak na wolności. Ja podkładam przedmioty wszystkie takie niepotrzebne. Gdzie jest Randy? Randy? Nie wiem, gdzieś tutaj... Randy! Ej, dobra, wow! Co on robi? Gdzie on jest? Ty! A tu jest. Stary, no dobra, mordo, wsiadł, jest git. Usiadł i możemy kopać dalej. Ej, ja nie mam w ogóle, czekaj, ja nie mam mojej siekiery. Ty masz siekierę jakąś? Ja mam siekierę, no tą diamentową sobie zrobiłem, ale w sumie niepotrzebnie ją zaczynałem kopać, bo w sumie mogłem kopać żelaznymi, bo miałem.
A tam tu sobie ulepszyć, ja nie? Ja miałem siekiery, jest taki problem. O, dobra, pierwsza fala. Guzik, oni są easy. Do rozwalenia. No dobra, to było stare. S. Ty musisz kopać stare siekierkowe rzeczy, a kopie kilofowe. Dobra. O, to no jest. To jest. A kto. Jeszcze przyda mi się Paweł na łopacie, nie? Byśmy mieli takie kombo, jo, żeby się. Ty, żebyśmy skopali tego jednego bloka w sekundę. Dokładnie. Oj! Wow! Pillagerowie, ale oni nie mają siekiery, staro, nie biją nas nawet. Tak. Właśnie, nie wiem, co się stało, ale ten jeden blok powoduje jakieś takie dziwne. A ile ja mam bloków wykopanych? Ja mam dopiero 159! Spokojnie, kiedyś nadrobisz, kiedyś będziesz, że tak powiem, w moich butach. Będziesz mieć może 3000, a może nie. Może zobaczymy. Tak, a może nie. No nie, no wydaje mi się, że nie nakopię się tyle, ile ty. O dobra, oj, mamy ton, ten. Widziałeś go? Ty, on daje wiadro. Zabiłeś go? Nie, on zniknął. A czemu? Bo piję miksturkę na niewidzialność, nie? Zawsze. Aha, myślałem, że zniknął całkowicie na stałe. Nie, co ty? On no tak, zniknął. No tak. Bo on ma jakieś takie czary, to jest jakiś po prostu, no czarownik, no. Nie, to jest magik. Magik, no, ale powiem ci, no te trade, no ewentualnie może te wiaderka. Nie, szczerze, ten gościu ani razu nie miał dobrego trade'a, nigdy nie spotkałem właśnie go z dobrym ciekawe trade'em. Dlaczego? Co ludzie, którzy dodawali te miśleka do gry, mieli w głowie? Tak, ale mi się, o, to może zostawmy. O, dobra, koniki, kuski, czy jak to się nazywałem, osiołki. Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, znaczy tak się zastanawiałem, że, czekaj, bo mi uciekła myśl, którą miałem w głowie. Co się stało? To jest najgorzej, jak tak coś chcesz powiedzieć. Że wydaje mi się, że my nie do końca poznaliśmy w ogóle potencjał tego villagera i po prostu może być tak, że on ma jakieś tam możliwość go ulepszenia, nie? Bo normalnych villagerów możesz ulepszyć, to może tego też się da jakoś. A wiem, o co ci chodzi, nie, ale stary, jego się chyba nie da ulepszyć. A nawet jakby się dało, to pewnie, no nie wiem w sumie. Ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że jest jakieś zastosowanie. Trzeba no na pewno, wiesz, to niemożliwe, że on ma, że stworzyli taką postać i że on totalnie ma beznadziejne trade zawsze. No właśnie, nie? To tak To się trochę. Możesz wieśniaka ulepszyć tak, że ci daje diamentowe ulepszone itemy, a nie możesz ulepszyć jakiegoś wędrowca? No właśnie. To jest trochę bez sensu, no nie wiem, nie rozumiem tego, ale. Ale też nie mogłem nigdzie znaleźć informacji, jak to zrobić, więc może faktycznie się nie da, nie wiem. Ci nie mają siekiery, a biją? No tak, bo oni są wkurzeni, bo nie wiem, oni po prostu agresywni są, no i tyle. I z ich emeraldy lecą. Agresywni, ja w ogóle jestem jakiś bogaty, ja mam już 14 diamentów i 10 emeraldów. No bo wiesz co, bo ty zbierasz wszystkie diamenty, podziel to na 2 i proszę, i wychodzi ci już mniej. No tak, to prawda. A to wszystko zbierasz, pa, nawet jak ja tutaj stoję przy tym bloku, to ty i tak to zbierasz. Dobra, część ja zbieram. Bo ja tego bardziej... Wow, ale wszystko cię bije, ty uważaj, stary. No widzisz, to nie mam tak dobrze, dostaję itemy, ale też mi wszystko bije. No, wszystko, masz agro całe na siebie, no dobra, niech ci będzie. Masz ryzyko, że tak powiem, zgnięcia. Ryzyko zawodowe, ryzyko uparcia. A tam w ogóle jest pod tym jakiś bloczek? Czekaj, aha, nie, dobra, chyba mamy, dobra. Chyba nie, ale to tak się szybko pojawia, że nawet nic nie spadło. No myśl, nie, no właśnie piasek by spadnie, ale właśnie... A, no tak, no w sumie. Co chodzi? Ale to by było ciekawe, bo jakbyśmy nie wyrzucili ten blok z dołu, to wtedy byśmy mieli taką wieżę pod nami, nie? Z tego piasku, bo w końcu by się go tyle zebrało. No tak. Nie? No. To by było śmieszne. To prawda. Co to ale było? Nic. Wow! Dobra, atak mamy. Mówiłem, właśnie o tym mówiłem, żebyś na skosie stał zawsze. No. Ej, zabiją mnie, oni są jakieś kurcze. Spoko, chodź tu, dobra, dam radę. Wow, otworzyłem ze skrzynkę! Co to było? Dobra, spoko, o, teraz na mnie się fokusują, ale ludzie, damy radę. O nie, ginę jednak, orzesz ty, parówczaki jedne, ej, dobra, oni są mega silni, no. Dobra, rozwaleni, ale dostali. Dwóch. Czekaj, tego to trzeba zrobić tak, okej, on sobie leci na dno. Tego normalnie, dobra, cyk. I właśnie mówiłem, właśnie dlatego trzeba tak stać, wiesz, ostrożnie, czekaj, ja wezmę drewno. Ja mam tutaj. O. Ale braknie mi jednego. Czekaj, ja tu sprawdzam. Mam, ale no nie mam popłytki, cokolwiek, cyk, ja tu odłożę to wszystko, bo ja mam tyle tego, że to jest... Dlatego trzeba stać, masakra. O właśnie, no i podkładaj, bo cały ekwipunek... Ej, a ja mam jakiegoś benevolent gift. Otwierać to? Poka. Takie coś. A nie, to jest Nie, to jest po prostu nazwana skrzynka, tak jak ją postawisz, to nic się nie stanie, to będzie zwykła skrzynka, tylko po prostu jest nazwana. Ale... Aha. A, no. To nie jest gift. Jak ją zniszczysz, to się robi normalny chest. Nie, normalnie mam znowu benevolent git. A to nie wiem. Ale działa jak normalna skrzynka. A wy nie macie takich i żadnych? A ty masz jakiś musical chest też, musical, dobra. Tak, tylko to wszystko jest postawione jakby, wiesz, bo my nie zużywamy... Aha. No dobra, no to git. Dobra, tylko pytanie teraz, jak, bo tutaj za niedługo możemy mieć nether, nie? Jak po tym chyba... Prawdopodobnie będzie nether. No ale to pewnie i tak nam się tego teraz nie uda zrobić, ale dobra, to git. Ej, i dobra, 16 level mam,
idę zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja z tymi... Chciałem stary to samo powiedzieć, żebyśmy... Ja powiem tak, ja tutaj jestem tak, jak takie piąte koło uwozu, ja nawet nie wiem, czym mam się tu zająć, bo już tu macie wszystko do życia potrzebne. Nie, spokojnie, tu właśnie wszystko jest ogarnięte, wiesz, tu chodzi o to, że tu naprawdę już nie ma się czymś zajmować, teraz jedyne, z czym się musimy zająć, to próbą ucieczki z tego no tak właśnie, bloka. A masz jakiś pomysł, jakby stąd można było uciec? Ajajaj, powiem ci, no jakbym miał pomysł, to już bym ucieknął, nie? Ale myślimy cały czas. Na razie niestety, no nie mamy niczego takiego, nie wiemy jak... O, co się stało? Nie wybuchnął, wybuchnął. Wybuchnął, ale on po prostu spadł i od razu wybuchł. Mówiłem. Ale on od razu wybuchł, on spadł i po prostu wybuchł. Mówiłem, no, Ej, dobra, w szoku jestem, nie? Bo on po prostu nawet nie czekał. Widzisz, identycznie to miałem, dobra. Czekaj, ale dobra, chwila, źle. Oj, dobra, już to naprawiłem. Jest naprawione? No, bo zamurowałem... O, bo kurde, zaraz zginę, jak mnie tu jeszcze coś trafi znowu. A, dobrze, tą górę zamurowałeś, świetny pomysł. To jest taki łeb. Dobra, wiesz co, ale czekaj, ty robiłeś tą samą taktykę, co ostatnio, że stałeś tutaj, właśnie tak tutaj skopany, w tym miejscu, tak, nie? Tak, no. No, właśnie tak mi się wydaje, stary, że to może być takie, no. Ale bardzo, bardzo jestem w szoku, bo normalnie to się nie działo. No, ale i on nawet nie czekał, nie? To po prostu było bum, właśnie od razu. Mi się wydaje, że to musi być związane coś z tym, że ten creeper cię zauważył na górze jakoś i on zaczął chyba wybuchać. Może tak być, może tak być. Tak mi się wydaje. Ja, czekaj, biorę hopery, zrobię hopera, zrobię też dwie skrzynki, nie? Bo ten, bo tam się rozwaliło to wszystko. No, niestety. Nie, ale spoko. To nie jest jakieś dużo. Nie pierwszy strata, raz? Nie? Czy pierwszy raz? Nie, akurat pierwszy raz, bo ja byłem pewien, że ten creeper właśnie ci wybuchnie, jak tak będziesz stał, ale czekaj. Raz, dwa i tutaj. Ojoj, nie, no błagam. To za skrzynka. Czekaj, no bo to musisz, na shifcie to postawiłeś. O, dobra. Teraz jest git i teraz tak, i płytki, slapsy. Tylko, że czekaj, dobra, nie, bo pełne bloki mam, tutaj pełny blok. Dobra, i teraz trzeba jeszcze pół płytki na w tym. Ej, ale jakoś tak się zastanawiam, jak to by trzeba było zrobić, żeby to działało. A mamy wełnę, jakoś na pewno jest jakaś wełna. Jest. Czekaj, ja postawię tam tak, żeby ten exp się w ogóle nie robił, tylko muszę znaleźć tą wełnę teraz. Dużo wełny jest w skrzynkach, w każdej w sumie mamy też te owce, nie? Tak, no, na luzie, tego jest mnóstwo wszystkich. Dobra, no to szukam tego mnóstwo. A, no chodź, no ja cię kręcę, czekaj, idę. Właśnie w tych skrzynkach, no, czekaj. Tutaj masz, w tej skrzynce na górze. Okej. Okay. Gdzie? Staka, tutaj miałeś. Tu, w tym miejscu, pana dobra, górze widzę, było. Mam, dobra. No, dałem ci ją specjalnie. Żeby postawić dywanik na to. Tak, no bo to będzie lepsze tam, bo ten exp nie będzie spadać i może też wtedy nie będą te creepery wybuchać. Możliwe. A ja bym w ogóle... Masz coś takiego. Pyk. Cyk. Dobra. I teraz trzeba zniszczyć to zabezpieczenie, co ty zrobiłeś. A, no tak. Ej, ale wiesz co, ale ty zabezpieczenie. Ej, czekaj, nie. To trzeba mądrze zrobić. Chwila. Na którym blok poziomie jest to? Tutaj. Dobra, czyli w tym miejscu musimy to zniszczyć. Czekaj. To zamurowywujemy. No. Pyk. I tutaj, gdzie zrobiłem dziurę, to trzeba... Dawaj, tutaj, o. I w tym miejscu trzeba rozwalić wszystko. Ale poszły. Dobra, stary, wyobrażasz sobie, jakbyś ci to spadło na głowę. No nie, to jest śmierć. To jest najgorsze. Dobra, i fajnie, wybuchają? Nie, chyba git. No i git. I exp się zostaje tutaj. No mówiłem, dobrze. Nie? A i tak tylko... wszystkie itemy wpadają w hopery. Okej, dobra, czyli to git. Jeszcze ja się tylko obawiałem, że ten exp nie będzie mieć miejsca, żeby przejść przez tą półpłytkę plus ten, ale on jest bardzo mały. Ej, chyba ma. Ej, nie ma miejsca, nie. No. Nie ma miejsca, no właśnie. O ty, tak, nie ma miejsca, patrz jak on leci. I to powolutku jak ej, leci. Ej, kurde, ale dużo expa, czekaj. Yo. Wow. Ale to było satysfakcjonujące, stary. To prawda. Tak po jednej kuleczce leciało. Ale teraz, czekaj, no to teraz trzeba pomyśleć, jak to zrobić, żeby można było tam podejść i zabrać ten exp. W sensie, czy jest sens dawania tutaj tych półpłytek w takim razie, takie coś, nie? Ja mam chyba lepszy pomysł, stary, tylko że to wtedy musielibyśmy niżej chyba skrzynkę zrobić, że zamiast tego dywanu damy półpłytkę, a usuniemy te półpłytki z zewnątrz. Zamiast tego dywanu damy półpłytkę. A, czekaj. Tutaj byśmy dali półpłytkę. Ale to nie, bo wtedy nie przejdzie przez to, itemy nie przejdą. O, blisko było. Widziałeś ale jeżeli... To nie przejdą itemy przez to, będą się zbierać nad tym. Nie, przejdą itemy. Przez półpłytkę. Serio? Przechodzą. No, mi się wydaje, że przechodzą. Pa. Nie, niemożliwe. No ta, no...
No jak nie? No przechodzą. Serio? Przechodzą? No to git, no to tak, no to jest teraz idealne, co mamy, no. Tylko trochę wyżej, tylko te creeperki, no generalnie wszystko jest podwyższone o jedno, więc w takim razie wydaje mi się... Nie, szybko. Nie, to się drugi raz stało. No, wiesz co, ja powiem tak. Nie, po prostu zostawmy to tak, jak było. Ja naprawdę nie wiem dlaczego, ale jak było to normalnie, nie, to ani razu do mnie wybuchnął ten creeper. A teraz już dwa razy, no to masz rację. Kombinujemy. Wiesz co, walić, to po prostu... Nie, po prostu robimy to prawda. To prawda, masz rację. Oh my god, znowu te skrzynki. Dobra, ale teraz rozwalam, stając tu. Tak, nie, stary, nie rób tego, błagam cię. No nie, bo zginę na pewno. Ciup, dobra, teraz. I pół płytki były w tym miejscu, dobra, i tak. Trudno. I stary, no nie można się bawić, no. Nie wiem, o co w tym chodzi. I czekaj, właśnie, dobrze zrobiłeś. Zabezpieczenie trzeba tylko zdjąć. Widzę, rozwaliłeś blok, na który chciałem wskoczyć. Aha, sorki, aha, dobra, przepraszam. Okej, tutaj. Raz, dwa. Ała. Wow, ale snajper. Dobra. Wszystkie są na dole? A, już to rozwaliłeś, okej. Mam rozwalone chyba wszystko, tak mi się wydaje. Pyk i pyk, dobra, jest. No. Dobra, perfect. No to ostatnią falę biorę w takim razie, no, zobaczmy. No niezła przygoda mobgrinderowa, muszę przyznać. No, plan był dobry, ale... Ale że patrz, robiliśmy wszystko, w dywaniki, różne cuda nie widzę. Tak. Działa. Come on. Te creepery w sumie nas tylko tutaj powstrzymały od tej decyzji. Można by było w sumie, jednak na upartego, zrobić tak, że bierzesz tam, koty dajesz, nie? Do tego, na górę. Aha, żeby one uciekały. No, czy coś tam się nie... Właściwie nie wiem, jak to zrobić, ale wiesz. Aha. Ale tak, no nie, no chyba to też dobrze, że są te creepery, nie? No tak, bo TNT, różne takie rzeczy, przyda się. Tak. No dobra, no to słuchaj, myślę, że ja jestem już tutaj obłowiony, mam 25 level. O, mogłbyś się zaczantować zaraz. Mam trochę itemów, ale jeszcze tego za bardzo nie mamy co zrobić. Ale widzowie, za niedługo kolejny odcinek, ponieważ za niedługo daily wraca, ponieważ od 1 lutego codziennie odcinki na kanale. Więc widzimy się dzisiaj, który dzisiaj jest 30, więc widzimy się za dwa dni i od za dwa dni zaczynamy daily.